uratował człowieka i nikomu nic nie powiedział. W końcu wyszło na jaw jego bohaterstwo. Po prostu chcesz uratować człowieka, podchodzisz i robisz to, co najlepiej potrafisz. Jest piątek, 12 dzień grudnia. Magdalena Zioło, witam i zapraszam do obejrzenia najświeższych wiadomości z regionu. Ponad miesiąc temu uratował człowieka. Uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego w Nysie Kamil Żarnowski otrzymał w nagrodę dyplom, drobne upominki i zyskał uznanie swoich kolegów w podziękowaniu za postawę godną naśladowania. Nic nie zapowiadało tego, że we środę 12 listopada Kamil w drodze do szkoły na ulicy Moniuszki będzie musiał pomóc mężczyźnie, który zasłabł. A żeby pomóc, wcale nie trzeba było prowadzić skomplikowanych działań. Wszedłem sobie do szkoły jak zawsze. Zauważyłem, że starsza kobieta idzie z mężem w stronę przychodni, na której też chodziłem oddawać krew. Zauważyłem, że ten pan nagle zasłabł. Nie wiedziałem, o co chodzi, byłem troszkę dalej i ta pani od razu poprosiła kogoś o pomoc. Oczywiście bez chwili zastanowienia podbiegłem, pomogłem tej pani położyć tego pana na ziemię, położyliśmy go. Zauważyłem, że ten pan nie oddycha, że puls mu słabnie coraz bardziej, że czynności życiowe zanikają. Dalej wszystko potoczyło się bardzo szybko. Dzielnemu młodemu człowiekowi pomogły dwie kobiety. Jedna z nich poszła do pobliskiej przychodni po pielęgniarkę, a druga pomagała w prowadzeniu resuscytacji. Sam masaż serca był bez wdechów. Trwało to około, zadzwoniliśmy na pogotowie oczywiście, trwało to około 15 minut, zanim przyjechało pogotowie. Po jakichś 7-5 minutach ta pani mnie zmieniła, powiedziała, że widzi, że już naprawdę jestem też zmęczony. To był masywny mężczyzna, mimo że starszego wieku, wiadomo, trzeba było pomóc temu panu. Tylko dzięki pomocy Kamila i dwóch kobiet, która przywróciła krążenie, umierającego mężczyznę udało się uratować. Taka postawa, jak zgodnie twierdzi dyrekcja i nauczyciele ze szkoły, do której nastolatek uczęszcza, to zachowanie godne naśladowania. Jest pan dumny z postawy swojego ucznia? No ogromnie, bo to jest to, co uczę, to, co im pokazuję, to, co ćwiczymy praktycznie w rzeczywistości na człowieku żywym, zostało zrealizowane. No i krótko mówiąc, Kamil uratował człowieka. To jest dowód na to, że te działania, które od lat promujemy tutaj przy każdej imprezie, przy każdej olimpiadzie promujemy tego typu zachowania jak udzielenie pierwszej pomocy, jak kursy resuscytacji i cieszę się, że akurat te działania, które tutaj pan Jurek prowadzi, zaowocowały takim zachowaniem, a szczególnie jestem dumny, że to jest nasz uczeń. Dyrektor centrum podkreśla, że niełatwo jest podjąć decyzję o udzieleniu pomocy, więc tym bardziej godne uwagi jest to, że Kamil umiał opanować swój strach. Zawsze w człowieku jest taki lęk przed udzielaniem pomocy, a może pijany, a może coś innego, może sobie nie dam rady. Pierwsza chwila to była, zachował się jak każdy człowiek, wiadomo, stres, spięcie, że mogę coś zrobić źle, że później zostanę posądzony, ale później z czasem to przychodzi, po prostu chcesz uratować człowieka, podchodzisz i robisz to, co najlepiej potrafisz, a że stało się jak się stało i ten człowiek żyje, to tylko mogę się cieszyć. I namawiać do tego, żeby w takich sytuacjach reagować właśnie jak Kamil. Chodzi przecież o ludzkie życie, którego ważność nie zawsze jest przez nas dostrzegana. No niemiło się patrzy na sytuację, gdzie małżeństwo przeżywa całe życie razem, a tu nagle w takiej sytuacji może zginąć najważniejsza osoba tej pani. Trzeba przyznać, że taka postawa to też zasługa pedagogów, którzy potrafili ją wpoić. Kładę nacisk duży na ćwiczenia praktyczne, jakieś scenki, no i ćwiczenia na fantomie. Każdy uczeń przynajmniej w ciągu roku na tych moich lekcjach dwa razy robi ćwiczenia na fantomie, za którą dostaje ocenę czerwoną. Potem staram się to przypominać w okresie ferii, organizując kursy, szkolenia przypominające z resuscytacji i przychodzi młodzież chętna pomimo czasu wolnego. No i w klasie maturalnej jeszcze ze studentami z Nyskiej Szkoły z Ratownictwa Medycznego przypominamy. Czego by o tej sytuacji nie powiedzieć, że Kamil jest bohaterem, czy że każdy powinien tak postąpić, pewne jest jedno. Myślisz, że zrobiłeś coś wyjątkowego? Tak, w tej chwili jak człowiek przeżył, to myślę, że czuję się tak wyjątkowo, że to jest znak chyba od Boga jakiś i cieszę się, że akurat ja dostałem takie nakierowanie chyba. Czuję się dumny z siebie. Choć Kamil nikomu w szkole nie powiedział o tym, co zrobił, a nauczyciele i dyrekcja dowiedziała się o jego zachowaniu od świadków zdarzenia.